wyobraża sobie pani Szczecin bez stoczni szczecińskiej? Nie wyobrażam sobie, dlatego że mój syn tam pracuje, to tym bardziej, podwójnie. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A jak pani myśli, straci Szczecin na tym bardzo dużo? Jeżeli byłaby stocznia zamknięta, tak. Na pewno, bo to jest jeden z newralgicznych zakładów, także przypuszczam, że na pewno. Ale miejmy nadzieję, że nie. Tak. To znaczy? Nie będzie to... Stocznie dokładał Szczecin państwo do stoczni wiele lat. I co z tego wyszło? Nikt nie potrafi tego robić. To zamknijmy to. Czyli nie straci Szczecin na tym jakoś ani wizerunkowo, ani... W ramach stoczni będą inne zakłady, będą menedżerowie, które umieją to prowadzić. No w końcu będzie porządny zakład, a nie jakiś, który bez przerwy jest finansowany. Jak? Właśnie nie wyobrażam sobie. A dlaczego? To jest tak na tyle silnie związana jest ta instytucja ze Szczecinem? No oczywiście, od tylu lat i bardzo się dziwię, że coś takiego się dzieje, że ona ogłasza upadłość, jak... do tej pory dobrze funkcjonowała. No i przede wszystkim stracą miejsca pracy ludzie z całej Polski. Bo to nie tylko Szczecinanie. Ja nie pochodzę stąd, z lubelskiego. Znaczy mieszkam tu w tej chwili, ale bardzo dużo z moich stron przyjechało młodych ludzi tu po pracy. I dużo znajomych traci pracę.